Cześć, witam Was na kanale Smacznie na talerzu. Niejako, że cukinia już się pojawiła i sezon trwa w najlepsze, u nas w domu ostatnio pojawia się bardzo często. Tym razem udało mi się zdobyć cukinie okrągłe, które nadziałam filetem z kurczaka z suszonymi pomidorami, podkręcone aromatycznym sosem śmietanowym. Więcej przepisów z wykorzystaniem cukinii znajdziecie w moich poprzednich filmikach. Filety z kurczaka płuczemy w zimnej wodzie, osuszamy, usuwamy błonki i kroimy w kostkę. Mięso doprawiamy solą, pieprzem, papryką słodką oraz ziołami prowansalskimi. Mięso dokładnie mieszamy z przyprawami, przykrywamy folią streczową i wkładamy do lodówki na około 30 minut. Oczywiście może być trochę dłużej. Jedną małą cebulę lub połowę dłużej oraz dwa ząbki czosnku drobno siekamy. W międzyczasie, kiedy mięso nam się marynuje, gotujemy cukinię w całości w osolonej wodzie przez około 8 minut. Wyciągamy z wody i zostawiamy, aby ostygła. Na patelni rozgrzewamy 2 łyżki oliwy z oliwek, dodajemy mięso i smażymy na złoty kolor. Dodajemy cebulę z czosnkiem, chwilkę smażymy, następnie dodajemy pokrojone suszone pomidory, około 8 sztuk i całość zalewamy śmietanką. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy przez chwilkę na małym ogniu, aż sos się zredukuje. Na koniec dodajemy garść tartej mozzarelli. Mieszamy, aż składniki się połączą, a ser rozpuści. Z każdej cukinii odcinamy górną część, tak zwany kapelusz, i usuwamy nasiona oraz włókna, które są w środku. Środki cukinii faszerujemy przygotowanym farszem. Układamy w naczyniu żaroodpornym wysmarowanym masłem lub olejem. Zapiekamy w piekarniku w temperaturze 200 stopni około 20 minut. Jeżeli macie ochotę, po 20 minutach, kiedy wyciągniecie cukinię z piekarnika, możecie dodatkowo posypać serem mozzarella, włożyć jeszcze na kilka chwil do piekarnika, aby ser się zapiekł, i gotowe. Szybkie i pyszne danie, gotowe do jedzenia. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, to serdecznie Cię do tego zachęcam. Znajdziesz mnie również na Instagramie oraz na Facebooku pod tą samą nazwą. Życzę przyjemnego gotowania i smacznego!